Siema widzowie, dzisiaj półfinały i finał mojego turnieju. No o ile będzie można, no bo problemy są z padem i tym. No to teraz Polska, Włochy, no to do Polska do boju. Ostatnio z Włochami graliśmy z Akademii Brzęczka w Lidze Narodów. I to było jedno z ostatnich spotkań tego selekcjonera. I Polska FIBA 17 z Włochami grała turnieju z okazji dziesięciolecia. Od kiedy Adam Nawalka został selekcjonerem. A jak będzie teraz, zobaczymy. Widzimy się po meczu. 0-0 do przerwy. Nuda, no to trzeba zmian. Jago Cionek i Sławomir Peszko. Dwóch rezerwowych wkracza do gry. Jeden 0 dla Włoch, Federico Bernardeschi, aktualny zawodnik z kanadyjskiego Toronto. Ulubiony piłkarz Krzychu Łow 2, o ile go pamiętacie, kiedyś go reklamowałem. Adam Nawałka zły. Gol! 1-1! Arkadiusz Milik! Nie wszystko stracone! Przepraszam. No niestety, kapitulował. No faktycznie, przyszło mu w końcu puścić gol. Spójrzmy na to z innego kąta. Druga bramka w tym turnieju, pierwszą zdobył Niemcami. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on tak. Tak, mamy 2-1, Krzysztof Mączyński. Żołnierz Adama Nawałki. Prawdopodobnie wprowadza Polskę do finału. Bez wszelkim oczekiwaniom, drużynie w osłabionym składzie. Asysta Roberta Lewandowskiego. Jest też szansa na zwycięstwo. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Polska, biało-czerwoni, mamy to, awansujemy do finału na Allianz Arena, z nim będziemy grać z Irlandią lub Belgią. Co ciekawe, to spotkanie już było w fazie grupowej na turnieju, no to teraz powtórka. Zobaczymy, kto wygra. Kto będzie rywalem Polski w półfinale. Do przerwy rezultat 0-0, nuda, więc jeszcze nie wiadomo, kto będzie rywalem Polski w finale. Gol! 1-0 Belgia! Vincent Kompany! No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakich... Już zakończył karierę i teraz jest trenerem ten zawodnik. Pierwsza bramka na tym turnieju. No w końcu jest gol, ale trzeba było czekać aż do drugiej połowy. No to finał z Belgią teraz, ale trzeba zmienić Michała Pazdana. No niestety, bo dostał czerwoną kartkę, więc za niego Thiago Cionek, a wchodzi Jakub Wawrzyniak. Na ten finał jedzie. No, nagram razem, no bo was oczy będą bolały, bo jestem w takiej...
takiej scenerii jak Mundial 2023, FIFA 22, no to bez przedłużania przechodzimy do tego finału. Do boju, Polsko, do boju po złoto! Ostatni raz z Belgią graliśmy z akademii Czesława Michniewicza i raz przegraliśmy 6-1 aż 1-0. Dobra, bez przedłużania zaczynamy. Witamy! Powitali Szpatowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy Państwa na mecz finałowy. Z pewnością czeka nas wiele piłkarskich emocji. Dzisiaj zobaczymy, jak biało-czerwoni grają przeciwko reprezentacji Belgii. No tutaj nie ma hymnu w tej chwili, bo jak się wyłączy muzyki, to też nie ma hymnów, szkoda, ale niestety. Pierwszy mecz na Allianz Arenie został rozegrany między Bayernem a lokalnym rywalem TSV Monachium. Ten pierwszy nieoficjalny mecz 3-2 wygrało TSV. Przyjrzyjmy się ustawieniu drużyny na boisku. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami obrony i pomocy. To ustawienie zapewnia równomierne pokrycie całego pola gry. Boczni pomocnicy muszą dzielić swoją uwagę między ofensywę i defensywę. Podczas ataku wychodzą za skrzydła, a w razie konieczności ochrony własnej bramki wspomagając skrajnych obrońców. No to zaczynamy do boju, Polska! Zaczynamy ten spektakl, dokładnie. Jak na razie na Allianz Arenie 0-0, no to zrobimy sobie zmiany. Krzysztof Mądrzycki za Piotra Zielińskiego i... Sebastian Mila za Grzegorza Krychowiaka. No to bez przedłużania zaczynamy drugą połowę. Lewandowski! Polska prowadzi w końcówce z Belgią na Allianz Arenie, więc jego błysk. Ależ pięknie to zrobił! Druga bramka w tym turnieju. A tymczasem... Połowa, prowadzenie, tu nie ma co robić rewolucji w ustawieniu. Zmiana czysto taktyczna. No to Peszkin jeszcze na murawie, niech ma swoje minuty. Polska 1-0, a już się finał powoli kończy. To może być rozstrzygnięcie. Mamy to! Zwycięzcami. Wielka radość, eksplozja radości, można powiedzieć. Marzyli o tym i marzenia dzisiaj się spełniają. Ciężko zapracowali na ten sukces. Tutaj było wiele.
szczęśliwi, tak jak i kibice. Zobaczmy, jak się cieszą. Już zbliżają się pomału do podium, już odbierają gratulacje i jeszcze jakieś tam pozdrowienia dla kibiców. Ale ten najważniejszy moment dosłownie za chwilę. Trofeum jest ich trofeum, o które dzisiaj tak pięknie walczyli. Duże gratulacje, pocieszmy się razem z nimi. Polska, biało-czerwoni, Polska, biało-czerwoni. Biało-czerwone to barwy niezwyciężone, biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Ależ piękny widok, Polska zwycięto Euro 2024. Chciałoby się w rzeczywistości, ale nie wiadomo. Ale to nic. Znaczy, oczywiście gratulacje dla Polski. Przypomnę, że w grudniu na turnieju listopadowym Polska miała bardzo prostą grupę. Z tego co pamiętam, Urugwaj, Kamerun i polscy skoczkowie. A teraz miała taką truną i fartem wyszła, no i pięknie to wyszło. Od porażki z Francją do dzisiejszego zwycięstwa z Belgią. Robert Lewandowski bohaterem. Najlepszy piłkarz Euro to Kevin De Bruyne. Polska zwyciężyła Euro, przeczytajcie sobie. Zapamiętają te chwile do końca życia. A to nie. Królem strzelców został z Australii Lekie, jakoś tak. No jak widać Polaka żadnego nie ma w czołówce, ale po 4 gole Antoine Griezmann i Natolino. Królem asyst to Sterling i jakiś Irlandczyk. Czyste konta 6 Thibaut Courtois, ale Artur Borut, legenda Legii, reprezentacji Polski na drugim miejscu. Król Artur. No, szkoda tej czerwonej kartki Michała Pazana, bo by się cieszył razem z nami, a jak wiemy. Bum, tararara, Euro nadal trwa. Kogo chcesz, dziewczyno? Ja wiem. Pazdana. Dobra, widzowie, no to kończymy to Euro, więc pa, pa, widzowie, pa, pa. I wreszcie mi się udało wygrać Polską w takim turnieju, bo FIFA 22 się nie udało, już 17 w listopadowym turnieju. Dobra, pa, pa.